o tym, jak kampania potrafi być męcząca, o tym, jak polityka potrafi być męcząca, o wypaleniu politycznym i zawodowym. I czy właśnie wypalenie polityczne jest także wypaleniem zawodowym? O tym, czy aktywiści też potrafią się wypalić. Czy to mogą być naprawdę bardzo młodzi ludzie. I o tym, jakie są szanse na przyszły, demokratyczny rząd trzech głównych koalicji, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. O tym wszystkim porozmawiałem z Eweliną Barbarą Soroko, przewodniczącą Zielonych w Olsztynie, a także przewodniczącą Młodej Zieleni w Olsztynie, aktywistką, działaczką społeczną. A to wszystko w 90. odcinku programu Naprawdę. Witaj, Ewelino, w moim programie. Cześć, miło Ciebie widzieć i słyszeć. Mi też miło Ciebie widzieć i słyszeć, tym bardziej, że to jest nasze drugie podejście. Pierwsze było bodajże, teraz nie chcę skłamać, ale chyba w lutym? Tak, to było w lutym. To było w lutym, bo byłam na wyjeździe, więc szmat czasu temu. No ale dobrze, że w końcu się udało. Tak jest, szmat czasu temu, chociaż powiem Ci szczerze, że z perspektywy czasu patrząc to było 8 miesięcy temu, a wydaje mi się, że tak by to było wczoraj. Jakby te wiosna i lato tak minęły bardzo szybko, więc to się nawet tego nie zauważa. Dobrze, no to powiedz mi tak, bo też widzieliśmy się na Parlamencie Młodych Rzeczpospolitej Polskiej, bo tam działasz też i trochę zniknęłaś z tej polityki, jednak patrząc, bo też patrząc przez pryzmat tego, że były wybory parlamentarne, powiedz mi, czym to było spowodowane? Powiedz naszym widzom, czym to było spowodowane, jeśli oczywiście też chcesz to głośno o tym mówić, bo jednak no, najbardziej intensywny okres, a zniknęłaś jakby, że tak powiem, z pola widzenia politycznego. To prawda, bo ja tak naprawdę zaczęłam działać w 2018 albo 2019 roku i pierwsze lata tak naprawdę, mniej więcej do czasów COVID-u, to był taki okres, czyli właśnie te 2-3 lata, to był taki okres, gdzie naprawdę bardzo dużo działałam i powiem szczerze, że ja mam jeszcze notatnik, taki kalendarz tego okresu i ja tam musiałam doklejać kartki, a ten notatnik miał chyba ze 120 stron. I on dosłownie jest chyba takiej wielkości dosłownie i tam były zapisane rzeczy, co robię, co kiedy robię i tak dalej. Więc patrząc na to z perspektywy czasu, to faktycznie o wiele bardziej schowałam się w cień. Było to spowodowane między innymi tym, że zaczął się COVID. Dodatkowo doszło parę innych spraw. Już czułam się zmęczona tym światem polityki. Nie ma co ukrywać, polityki i aktywizmu. Nie ma co ukrywać, że zwłaszcza dla osoby, jak ja zaczęłam, to miałam, nie wiem, 16 lat może. Dla osoby, która ma 16 lat, to jest bardzo dużo, żeby zorganizować to wszystko, żeby przyswajać tą całą wiedzę i to wszystko, co się dzieje wokół, na przykład teraz, nie? Co nadal jest tak naprawdę wojna na Ukrainie, teraz co się dzieje na Palestynie, tego jest naprawdę mnóstwo, nie? I to jest teraz, a co dopiero parę lat temu, gdzie ja w tym momencie mam 21 lat, wtedy miałam 16, 17, 18 lat i ja tak naprawdę z wieloma rzeczami musiałam się mierzyć sama. Wiele rzeczy też znajomi nie rozumieli tak naprawdę. Czułam się dosyć mocno osamotniona w tym wszystkim, więc wydaje mi się, że między innymi to spowodowało, że tak trochę po troszku zaczęłam po prostu odchodzić w cień, bo już czułam te wypalenie, czułam te zmęczenie, no i tak to niestety się skończyło. No więc właśnie, bo też trochę dobrze, że tak właśnie rozmawiamy też tydzień po wyborach, no bo to jest najbardziej intensywny okres. Też tak jak rozmawiam z kandydatami, którzy startowali w tych wyborach, nie tak jak w przypadku na przykład Adama Gomoły dostał się do Sejmu, no ale też tak jak inni moi poprzedni goście nie dostali się do Sejmu, a byli na przykład bardzo blisko, bo brakowało im dosłownie kilkuset albo 1000, 2000 głosów do tego, żeby dostać mandat poselski. I mówią, że zapraszałem ich do programu, serdecznie pozdrawiam każdego, myślę, że w kolejnych odcinkach to się uda, ale mówią, że potrzebują takiego resetu, takiego odpoczynku, no bo jednak to były 2 miesiące intensywnej kampanii, szczególnie ostatni miesiąc bardzo intensywnej kampanii. Też widać było to po ich jakichś tam relacjach, że też ataków ze strony zwolenników PiS-u, zwolenników Konfederacji niekiedy, że po prostu no, potrzebują tego odpoczynku i wcale im się nie dziwię, bo tak jak mówię, no ja w polityce siedzę nawet tak jak dziecko, no, można by powiedzieć, no, mam 26 lat, a zacząłem gdzieś tam się interesować polityką mając 8-9, więc wiadomo, to nie było na taką skalę jak teraz, gdzie działam w tych mediach tak politycznych typowo, ale mimo wszystko no, człowiek interesował się tą polityką i na przykład jak miałem praktyki w TVN24, to tam mi mówiono, że oni już są zmęczeni, to był 2018 rok, więc zaraz przed wyborami samorządowymi, że oni są zmęczeni tą polityką, że nie chcą o niej słuchać po pracy, że mają jej dosyć. Ja tego wtedy nie rozumiałem, że ja gdzieś już tego bloga prowadziłem w miarę regularnie, pisałem na tym blogu, ale nie wiem, no minęło chyba pół roku, jak sam miałem już po prostu dosyć, mimo że widziałem, że PiS robi coraz większe przewały, że jest tego materiału, tego kontentu sporo, ale tak naprawdę ja już nie wiedziałem, jak o tym pisać, że po prostu dostałem tak. Mówi się, że jednak no, zawód dziennikarza to jest taki art, jednak to jest zawód artystyczny, bo potrzebujesz weny do tego, żeby pisać i jeżeli nie masz tej weny, no to tak naprawdę no, to nie ma żadnego sensu, bo możesz napisać taki suchy fakt, tak jak teraz mogłabyś to przerzucić przez sztuczną inteligencję i ta sztuczna inteligencja by taki sam artykuł napisała jak człowiek po wypaleniu, więc myślę, że no, sporo osób może rozumieć to, jak niestety no, polityka potrafi wypróć człowieka, nawet najbardziej twardego, a szczególnie mam wrażenie, że właśnie tych najbardziej ideowych polityków czy dziennikarzy, bo jednak oni są narażeni najbardziej na takie, że tak powiem, ataki z zewnątrz. To prawda. Ja bym chciała się w tym momencie odnieść do trzech rzeczy, do tego, co się wypowiedziałeś. Pierwsza rzecz jest taka, że no niestety to dotyka bardzo dużo osób i jak ja dzisiaj w tym momencie rozmawiam z paroma osobami, które również działały bardzo aktywnie i to naprawdę przez bardzo długi czas, to wydaje mi się, że nie jestem ja czy ty osamotnieni w tym wszystkim, bo naprawdę bardzo dużo osób odeszło właśnie w kąt, w politykę, robi coś raz na jakiś czas albo skupia się na instagramowym aktywizmie, że tak powiem, i na tym się skupia i dużo osób właśnie odeszło od tego i każdy właśnie mówi ten sam powód, że są po prostu zmęczeni tym wszystkim. Więc to jest właśnie... No nie wiem, jak to nazwać, ale no niestety tak jest. Do drugiej rzeczy to chciałam się odnieść, że odnośnie tych ideałów i tak dalej, że faktycznie ja sama jako, nie wiem, 16-letnia, 17-letnia dziewczyna miałam sytuację, że przez to, że współorganizowałam pewne wydarzenie w Olsztynie, to doszło do takiej sytuacji, że nawet pisowskie media, jakaś gazeta, coś takiego propisowska zaczęła o mnie pisać, że jestem jakąś lewaczką, że w ogóle co ja odwalam i naprawdę później dostawałam bardzo dużo wiadomości związanych, że jaka ja jestem do dupy, że jestem okropna, że w ogóle co ja w ogóle myślę i chociażby komentarze na zasadzie, że ja powinnam iść do szkoły, no bo jednak wtedy się uczyłam i to nie było wielką tajemnicą. Że ja powinnam iść do szkoły, skupić się i tak dalej, to było po prostu na porządku dziennym, że tak powiem. Więc no niestety, trzeba się z tym bardzo mierzyć i się z tym liczyć. No więc właśnie, no mówię, no mnie tak to nie dotknęło w takiej skali, no bo mówię, no to jest kwestia tylko po prostu wypalenia, nie pisania, ale gdzieś tam i tak, i obserwowałem Twittera i gdzieś tam też pisałem na Twitterze dzisiejszym X, więc to mówię, mnie to nie dotyczy, ale... Przez to nawet jak tak delikatnie gdzieś tam miałem taką sytuację, mówię, to nie ma jakieś takie mocne wypalenie, no ale zrozumiałem te osoby, które zrezygnowały. I to jest chyba taki przykład, myślę, że ostatniego roku czy ostatniego pół roku, jak naprawdę sporo osób, które naprawdę ja liczyłem na to, że one będą już w polityce, że może nawet dostaną się do Sejmu, tak jak właśnie jak ty, jak Laura Kwoczała, jak Daria Brzezicka, które się nie znalazły z różnych przyczyn, nawet na listach sejmowych, znalazły się na listach sejmowych, więc to chyba moim zdaniem jest takie ważne też chociażby patrząc na to, jak wiele osób się nie dostało, szczególnie właśnie dziewczyn młodych na te listy, bo właśnie jeszcze dodając do waszej trójki Dagmara Adamiak, Wiktorię Jędroszkowiak czy Dominikę Lasotę, no trochę tego jest naprawdę i powiem szczerze, że no rozumiem jedno pod tym względem, że te wybory jednak były inne i będą inne niż w porównaniu do 2027 roku, bo jednak w 2027 roku będą to wybory na innych zasadach. To będą jednak wybory już demokratyczne, gdzie miejmy nadzieję, PiS nie będzie miał nic do gadania, albo jeżeli już, to będzie miał poparcie na poziomie tak jak teraz Trzecia Droga. Mhm. Ale jednak teraz, no wiadomo, no, były rzucone wszystkie ręce na pokład, czy właśnie ten Tusk jako lider i ewentualnie jak najsilniejsi ludzie, co no jestem sam ciekaw, no w sumie teraz tak trochę szybko zmieniając temat, jak myślisz, tak patrząc i obserwując tę politykę, faktycznie są w stanie te osoby, które weszły do Sejmu, przetrzymać te 4 lata jako koalicja rządząca, czyli właśnie Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że ludzie są już tak wkurzeni, tak zmęczeni tym wszystkim, tymi ostatnimi latami. Tak naprawdę z perspektywy czasu wydaje mi się, że praktycznie nie było okresu, gdzie coś się nie działo, gdzie coś złego się nie działo, bo był strajk nauczycieli, był strajk kobiet, tutaj było jeszcze odnośnie edukacji, tutaj pielęgniarki chcą strajkować. Tak naprawdę wszędzie osoby, które chciałyby strajkować czy się wypowiadać, które wyrażały, że są niezadowolone z tego rządu, to tak naprawdę wydaje mi się, że chyba każda grupa, czy wiekowa, zawodowa, tu nie ma znaczenia, się wypowiedziała, że już jest zmęczona po prostu tymi rządami właśnie stricte PiS-u, więc wydaje mi się, że samo to, że poniekąd wygraliśmy, że będziemy w opozycyjnej Polsce, świadczy samo za siebie, że właśnie damy radę i to z jakim wynikiem, bo jednak opozycja ma 248 głosów, więc tak, więc jestem bardzo zadowolona z tego wyniku i wydaje mi się, że tak wspomniałeś, że my teraz skupiliśmy się stricte na tym, żeby głównie opozycja wygrała. Wydaje mi się, że w następnych wyborach już będziemy bardziej myśleć, kogo wybieramy. Plus uważam, że no niestety, ale dużo osób musi jakby, jak to nazwać, zgodzić się, przyzwyczaić się do tego, że młode osoby mogą być w tej polityce, bo dużo osób tak średnio na to patrzy, nie ma co ukrywać, że nie są do tego przychylne, więc wydaje mi się, że tutaj musi wzrosnąć przekonanie i samoświadomość otoczenia, że młode osoby również mogą dużo zrobić, dużo zdziałać i nie są przysłowiowo głupsze, bo niestety z takimi opiniami się spotkałam i dlatego, no tak jak mówię, prowadziłam parę rozmów na ten temat i właśnie niestety usłyszałam kilkukrotnie, że nie chcą ludzie głosować na młodsze osoby właśnie przed 30 rokiem życia, właśnie ze względu na to, że nie są doświadczone, że mogą być niekompetentne czy coś innego. No więc właśnie, no to mnie też boli, bo sam głosuję od lat na młodych, no może nie na poniżej 30, no bo też nie zawsze jest tak gdzieś taka możliwość, bo nawet na listach nie jest taka możliwość, żeby tak głosować, ale tak staram się właśnie no, do tych 35-37 lat mniej więcej, czyli wieku gdzieś mojego brata obecnie, żeby po prostu tak głosować, no bo to są młodzi ludzie, też nie byli gdzieś tam w Sejmie i z drugiej strony mam wrażenie, że to jest dobra okazja właśnie, no bo za chwilę mamy wybory samorządowe. I myślę, że właśnie to, jak pokazały te wybory parlamentarne, jak wielu samorządowców, jak wielu radnych miejskich dostało się do Sejmu, czy było bardzo blisko tego dostania się w Sejmie, tak chociażby w Poznaniu bardzo blisko była kandydatka na liście z numeru 11 z Koalicji Obywatelskiej Marta Mazurek, młoda, ale też właśnie z samorządu prosto, to pokazuje jak naprawdę no, jest co robić, tak chociażby też bodajże chyba z Sosnowca, gdzie jedynką był Włodzimierz Czarzasty, a z ostatniego miejsca radny miejski zrobił 2 razy wyższy wynik niż Czarzasty, gdzie akurat no ciężko jest coś złego powiedzieć o Włodzimierzu Czarzastym, nawet jeżeli nie popiera się lewicy, to jednak naprawdę ten wynik zrobił świetny, więc może to jest też wasza droga młodych polityków, młodych działaczy, żeby może spróbować najpierw w tych wyborach samorządowych teraz w 2024 roku, żeby tam wystartować, żeby właśnie z tej pozycji jako radni miejscy w 2027 roku wystartować w wyborach parlamentarnych, zdobyć gdzieś tam te znajomości, zdobyć zaufanie wyborców i zaatakować. Jak myślisz? Jak najbardziej się z tym zgadzam. Jeżeli miałabym wejść tak w stricte politykę, to sama bym wybrała taką drogę właśnie dla dobra przysłowiowo swojego, żeby zmierzyć się z tym wszystkim i siebie sprawdzić tak naprawdę, więc bym właśnie poszła najpierw do samorządu, a później dalej bym dopiero poszła, bo uważam, że to też buduje, nie wiem, szacunek do tej pracy, że tak powiem, i właśnie ciebie sprawdza. Więc nie wiem, co więcej powiedzieć, ale tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. I sama znam bardzo dużo osób, które właśnie same chcą tak zrobić, żeby właśnie po kolei, po schodku dążyć coraz wyżej w tej polityce. No więc właśnie, no bo to jest, myślę, że najlepsza droga w tym momencie, bo mówię, no nie ma co się załamywać. Te osoby, które startowały do Sejmu albo nawet nie mogły startować, bo się nie znalazły na listach, ale te, które startowały, miały bardzo dobre wyniki. Tak jak na przykład mówię, no były takie osoby z miejsca 15, z miejsca 12, które osiągały 7., 8. wynik, no to jednak o czymś świadczy, bo najczęściej jest tak, że pierwsze dwa wyniki zgarnia pierwsze i ostatnie miejsce, potem drugie, trzecie, piąte, 10, a potem to już jest taka loteria, ale jeżeli na przykład miejsce 15 zgarnia lepszy wynik, już 10 niż ostatnie miejsce, niż na przykład 5. miejsce, no to już o czymś świadczy, że naprawdę też myślę, że chyba Polacy zmienili gdzieś tam to nastawienie, też a propos właśnie tego, co zrobił PiS, że no, jakby nie patrzeć, najwyższa frekwencja w historii wolnej Polski. W historii, tak. I to chyba jest bardzo dobre zaznaczenie, że PiS wkurzył tak bardzo Polaków, że wkurzył bardziej niż komuniści w 1989 roku, więc to o czymś świadczy, mam wrażenie, że chyba naprawdę może wreszcie zmieniamy się jako społeczeństwo obywatelskie, a też druga kwestia, może będę trochę brutalny, ale zaczyna wymierać to pokolenie, które było zmuszane do głosowania, czyli emeryci, którzy w czasach PRL-u mieli właśnie ten przymus głosu, gdzie głosowanie było obowiązkowe pod groźbą mandatu, a młodzi zaczynają się zachęcać, patrzą, dobra, mnie to dotyczy, były strajki kobiet, był zakaz aborcji, PiS robił takie rzeczy, więc mam nadzieję też, że to zostanie, że też nowi rządzący pokażą to, że dobra, nie jesteśmy idealni, nie da się u nas tak przepychać ustaw, jak to było w PiS-ie, że w ciągu 24 godzin Sejm, Senat, prezydent, albo w drugiej kadencji, nie wiem, przez miesiąc, że te stanowienie prawa może trwać 3 miesiące, pół roku nawet, ale że to będzie efektywne i że to faktycznie będzie działało na zysk dla społeczeństwa, no bo jednak nie oszukujmy się, lepiej dopracować jakieś prawo i go nie poprawiać, niż tak jak PiS to robił, chociażby z ustawami sądowymi, gdzie tych poprawek było bodajże 8 albo 9 przez całe 8 lat, więc poprawka na rok, więc to jest bez sensu. To prawda, ale właśnie dobrze powiedziałeś, że właśnie te wybory dają nadzieję i w sumie je tak naprawdę na źle powiem, poprawi się. Ja uważam, że przez te wybory właśnie udowadniamy, że naprawdę wiele możemy zrobić, jeżeli chcemy. I te osoby, które nie chciały głosować, które bały się głosować albo uważały, że to głosowanie, że ten mój głos jest do niczego, przez to, że właśnie poniekąd wygraliśmy, że tak powiem, tak jak wspominałam wcześniej, czują po prostu mają takie poczucie, że naprawdę wiele możemy. Więc wydaje mi się, że w następnych wyborach wynik będzie bardzo podobny, bo właśnie wiele osób będzie miało tą moc sprawczą i będzie to po prostu czuło, że naprawdę może coś zmienić. No dokładnie i o ile myślę, że testem nie będą wybory samorządowe w 2024 roku, czy nawet wybory europejskie, które myślę, że i tak opozycja wygra, że to nie będzie takie jak w 2019 roku, ale największym testem moim zdaniem będą wybory prezydenckie, bo już gdzieś tam pewne prognozy mówią, że jeżeli PiS wystawi kogoś pokroju Morawieckiego albo Szydło, to istnieje bardzo duża szansa, że w takim układzie do drugiej tury wchodzą Trzaskowski i Hołownia, jeżeli obydwoje wystartują, a jeżeli na przykład, bo też się mówi często o Kacprze Płażyńskim, jednak jaką tej młodej twarzy porównywalnej do tego, jak wchodził do sceny politycznej Duda, to, że może to być właśnie na styk, że Trzaskowski będzie prowadził gdzieś koło 30%, a tu będzie nierozstrzygnięte właśnie między Hołownią a Płażyńskim, może być tak, że albo jeden, albo drugi wchodzi do drugiej tury. Chociaż mówię, no jestem sam ciekaw wyniku takiego starcia, jeżeli właśnie Trzaskowski i Hołownia wchodzą do drugiej tury, bo wtedy to pokaże, że właśnie demokraci będą mieli tak naprawdę większość. Tylko pytanie wtedy, co zrobią ci, którzy nie są po stronie niedemokratycznej, czyli tej pisowskiej, czy zbojkotują te wybory, czy jak. Ale to już myślę, że to jest myśl na przyszłość, chociaż myślę, że gdyby faktycznie posłuchać debaty Trzaskowski-Hołownia w drugiej turze, to nawet pisowcy niektórzy by się może przekonali do tego, że jednak warto, że jednak ta inna polityka jest możliwa, no i że naprawdę nie warto się kłócić, bo jak myślisz też, jesteśmy po wyborach i wiele osób mówi o zjednoczeniu Polski, no może poza PiS-em i Konfederacją, ale jak myślisz, czy faktycznie to zjednoczenie Polski jest możliwe, że faktycznie wreszcie ten głos dzisiejszej opozycji za chwilę rządzących może dojść do osób, które głosują dzisiaj na PiS, czy raczej to już jest taki zatwardziały beton, że będzie ciężko spoić to wszystko? Uważam, że jesteśmy już na tym etapie właśnie przez te różne strajki, przez te różne wydarzenia w ostatnich latach, że poniekąd my nie mamy innego wyboru niż jakby się pojednać, jeżeli chodzi stricte o opozycję i o, że tak powiem, poglądy, ale to mocno upraszczam, od razu mówię, że nie ma tak naprawdę innej drogi, innego wyboru, tylko właśnie my musimy to zrobić i jestem praktycznie pewna, że politycy, którzy dostali się do Sejmu czy do Senatu, to będą właśnie wręcz zmuszeni do tego, żeby poniekąd chcąc czy nie, bardziej uważam, że chcąc, będą musieli pokazać, że opozycja razem może naprawdę wiele zdziałać, bo inaczej, jeżeli ktoś będzie grał w pojedynkę, jedna czy druga partia, jeżeli tutaj mówimy o opozycji, to oni tak naprawdę mało zdziałają, bo jednak my mówimy, że opozycja wygrała, licząc wspólne głosy. Mhm, ale bardziej mi chodziło o to, jak myślisz, czy w społeczeństwie, że bo tak jak jest jednak często, teraz się słyszy od przynajmniej tych 8 lat, że rodziny ze sobą nie rozmawiają na święta albo unikają po prostu tematów politycznych, bo jest wiadome, że tam nie wiem, że jeden wujek jest za PiS-em, drugi wujek jest za Konfederacją, trzeci wujek jest za Lewicą i żeby nie poruszać tych tematów politycznych przy świątecznym stole, no bo może dojść do po prostu kłótni, na chyba nikt nie chce, żeby przy stole wigilijnym się kłócić, lepiej właśnie rozmawiać, cieszyć się i dzielić się opłatkiem. Czy to jest możliwe według Ciebie, że wreszcie te osoby, które też, no nie oszukujmy się, to są osoby skrzywdzone, nie ukrywajmy, które oglądały TVP, które miały jedyny dostęp właśnie do mediów przez TVP, to czy po prostu po tym, jak faktycznie dostaną informacji takiej rzetelnej w nowej TVP, w nowych mediach publicznych, czy jest szansa, że tak powiem, i ten detoks im zrobić od tych mediów, że po prostu wreszcie zobaczą, taka jest prawda, że PiS okłamywał, że tak naprawdę jesteśmy jednymi Polakami, że Tusk nie jest wcale Niemcem, że ci lewacy w cudzysłowie nie są tacy źli, że można z nimi pójść do stołu, wypić piwo na przykład. Czy to jest według Ciebie możliwe? Czy faktycznie, no bo wiem, że na pewno to będzie trwało latami, ale czy faktycznie jest w jakimś stopniu to możliwe, żebyśmy wreszcie przestali drzeć koty po prostu? Dobrze, że podkreśliłeś, że latami, bo jak najbardziej uważam, że to jest możliwe w wielu przypadkach, bo oczywiście no, nie liczę i nie wierzę na to, że każdy się ze sobą pogodzi, jeżeli chodzi o światopogląd, ale uważam, że w ciągu najbliższych lat naprawdę bardzo wiele osób zrozumie po prostu, jak to wszystko wyglądało. Ja czasami dla ciekawości oglądam TVP. Nie wiem, czy ty tak robisz, ale ja już widzę powoli, jak sama narracja w TVP się zmienia i to jest bardzo ciekawe i już z rodziny chociażby mojej osobistej widzę takie przypadki, które już zmieniają pogląd tylko dlatego, że właśnie TVP również zmienia pogląd, a to sam mówiłeś, minęło dopiero tydzień od wyborów, a już powoli coś się zmienia, już powoli narracja TVP. Oczywiście to nie jest to samo, ale już powoli są jakieś wątki, które nie są takie stricte, że patrzą w jedną stronę, więc to mi daje naprawdę, zwłaszcza to, daje mi bardzo dużą nadzieję, że naprawdę to może powoli iść w inną stronę, w stronę wspólnej Polski, że tak powiem, właśnie bez takiej sytuacji, że kłócimy się przy stole rodzinnym, czy to na świętach, czy na jakieś inne wydarzenie. Tylko właśnie tutaj potrzeba czasu i tu potrzeba zrozumienia. No i co? Mam nadzieję, że właśnie tak to się skończy, że będzie po prostu dobrze. Tylko tutaj też trzeba skupić się na tym, że jedne i drugie pokolenie, że każdy ze sobą musi po prostu rozmawiać na ten temat i podchodzić do tego tak naprawdę spokojnie, bo często rozmawiamy właśnie na temat polityki, no nie ukrywajmy, często rozmawiamy właśnie pod względem emocji, do takich często negatywnych emocji, a zwłaszcza teraz musimy do tego podejść chyba na spokojnie, tak uważam, że to jest właśnie klucz do sukcesu, żeby na spokojnie pokazywać fakty, a nie jakieś tam fanaberie. No więc właśnie i z jednej strony, tak jak słyszę dziennikarzy, szczególnie tych jeszcze opozycyjnych albo tych, no może nie chcę powiedzieć, że oni są jakoś ten, no bo jednak to nie jest taka skala jak w przypadku jako pracowników TVP, ale jednak oni mówią, żeby opozycja pokazywała tę jedność, żeby mówili jak najwięcej, żeby pokazywali tę jedność, no niekoniecznie. Tutaj akurat się zgodzę z Donaldem Tuskiem, żeby być ciszej. Rozmowy koalicyjne pod stołem, na spokojnie załatwić to wszystko i wyjść dopiero, to jak pewnie to będzie, jak już my rozmawiamy, będzie emisja w poniedziałek o 19:30, więc już może będzie po tej konferencji prasowej, ale żeby pokazać, jesteśmy zjednoczeni, ten i ten będzie ministrem tego i tego, ten będzie marszałkiem Sejmu, ten będzie marszałkiem Senatu, żeby pokazać tę jedność, ale nie pokazywać tych rozgrywek. To dopiero później. Zacznie się Sejm, wtedy można dyskutować, wtedy to się otworzy. Ale w tym momencie, tak jak ktoś powiedział, dobrze, utrzymać tę jedność, pokazać, zwyciężyliśmy. Czy to jest KO, czy Lewica, czy Trzecia Droga, zwyciężyliśmy wszyscy troje. Że PiS przegrał i tak dalej. No to też pokazuje chociażby w sondażu. Teraz nie pamiętam, no to było dla Rzeczpospolitej albo dla WP, gdzie tylko 25% Polaków uważa, że rząd powinien stworzyć Mateusz Morawiecki czy ogólnie ktoś z PiS-u, a bodajże 60 parę procent, bo nie wiem, właśnie tam jakiś też odsetek niezdecydowanych, ale że zdecydowana większość mówiła, żeby oddać to właśnie Donaldowi Tuskowi czy komukolwiek z tej koalicji, która wygrała. Bo jednak, i teraz no są dwie szkoły, albo po prostu pisowcy uznali, dobra, będzie rządzić opozycja, PiS szybciej wróci do władzy. W jakiś sposób to jest dobre pokazanie, dobra, jeżeli dobrze będą rządzić, to może ktoś się przekona. No niektórzy już nawet pisowcy mogą powiedzieć, dobra, no Morawieckiemu się nie udało, był słabym premierem, słabą kampanię przeprowadzili, no to jak opozycja wygrała, no to trudno. Więc tak jak mówisz, ta narracja w TVP, bo też to obserwuję, ona się zaczęła zmieniać. Są jeszcze fragmenty, gdzie na przykład do przemówień Kaczyńskiego puszczają jakąś taką melodyjną muzykę, tak jak to było w przypadku kampanii wyborczej Dudy, gdzie tam puścili praktycznie muzykę rodem z Korei Północnej, Kim Jong-una, ale że po prostu są jakieś tam jeszcze ataki na opozycję, że opozycja sobie nie poradzi, że nie potrafią rządzić. Już są rozliczania w ogóle rządów opozycji, gdzie opozycja jeszcze nie ma jakiejkolwiek władzy, ale to już jednak gdzieś tam jest ta kultura trochę inna, że nie ma przerywania. Każdy może się wypowiedzieć i nie ma tego strofowania, że na przykład odpowiedź tak lub nie, odpowiedź tak lub nie. Tylko jest po prostu normalna możliwość wypowiedzi. Są kłótnie, no ale no, nie oszukujmy się, no tak powinna wyglądać demokracja i tak jak to też mam nadzieję, no chcę właśnie o tym też artykuł pisać, że po prostu wreszcie Polacy zobaczą, bo mam wrażenie, że nawet po stronie opozycyjnej ludzie zapomnieli, że legislacja nie polega na tym, że mówi coś prezes, mówi coś jeden człowiek i to się dzieje. Nie ma tak. Prawdziwa demokracja polega na tym, że są trzy koalicje, czyli w domyśle tych 11-13 partii, każda ma coś swojego do powiedzenia, każda dołączy coś swojego do danej ustawy i wtedy ta ustawa będzie lepsza, mimo że to przeprowadzenie tej ustawy nie będzie trwało dzień czy miesiąc, ale dajmy na to na przykład 3 miesiące, 4 miesiące i że ta ustawa, którą się przeprowadzi, będzie tą wersją najlepszą. Że wtedy powie przedstawiający tę ustawę, że okej, ta ustawa jest taka, taka i taka, zgadzają się wszyscy, 248 głosów za i faktycznie to będzie z dobrem dla wszystkich, a nie wypuszczanie na jeden dzień jakiegoś bubla prawnego, który będzie trzeba potem poprawiać, bo jednak się okazało, że no ten bubel prawny tak naprawdę jeden punkt wyklucza drugi, więc myślę, że no mam nadzieję, że Polacy to zobaczą, że no mimo, że zapomnieliśmy przez te 8 lat, jak się powinno rządzić, jak powinno wyglądać rządzenie, to że jednak szybko sobie przypomnimy, że kłótnie to jest kwintesencja demokracji. Byleby nie ostro, byleby się nie obrażać, byle nikogo nie obrażać, ale że po prostu kłócić się i walczyć o swoje będzie jak najlepiej. Ja jestem tego pewna akurat. No Polacy są mądrzy, co chyba pokazali właśnie w tych wyborach, no bo jednak patrząc na to, jak głosowali czy to Węgrzy, czy Turcy, no to można było gdzieś tam bać się o to, że no kurde, no jeżeli oni już po raz kolejny głosują, mimo że widzą, że jest inflacja, że są proputinowscy i tak dalej, że i tak dalej głosują, a w Polsce nie, tak jak w 1989 roku powiedzieli, basta, koniec, zmieniamy, wszyscy, co są źli, wypad, to pokazało, więc mam nadzieję, że to też ogólnie zmieni ten trend, no bo przypomnijmy, że za rok mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, no i dobrze by było, żeby jednak ten trend się utrzymał, a nie żeby do władzy powrócił Trump, nawet jeżeli miałby rządzić z więzienia, bo takie jest prawo w Stanach, że mógłby to robić. Ale jeżeli chodzi o stricte wybory, to wydaje mi się, że my wszyscy powinniśmy sobie wzajemnie podziękować właśnie, że to jest nasza wspólna robota tak naprawdę, bo to jednak tyle osób poszło na wybory. Ja sama w dzień wyboru byłam akurat w pracy i powiem szczerze, że czy to ja, czy to mój inny znajomy, jak tylko wchodziliśmy do miejsca pracy, to nasze pierwsze pytanie, albo widzieliśmy, jak ktoś wchodzi z współpracowników, to nasze pierwsze pytanie, czy głosowałeś, a co z kartą referendum i tak dalej, więc wiem, że to było u mnie, wiem, że to było u wielu innych osób, więc to jest takie fajne i to jest takie budujące i motywacyjne tak naprawdę. Tak. I to się już zaczęło pomału robić w 2020 roku, bo pamiętam, że przy wyborach prezydenckich tak samo było, bo też akurat pracowałem w dniu wyborów i w przypadku chyba i pierwszej, i drugiej tury tak samo, to szczególnie przy drugiej turze mówiono, a idziesz głosować po pracy, a zagłosujesz, a idzie jak najszybciej, żeby zdążyć. Tak. I to pokazywało, że już wtedy jest ta zmiana, tylko że wtedy było bardzo blisko tej mianki. Mam wrażenie, że jednak coś tam zabrakło, ale nie było jeszcze aż tak źle. I to pokazało teraz, że okej, zmieniamy sprawę i działamy, i to przyniosło efekt. To naprawdę przyniosło pożądany efekt i że wreszcie to się zmieniło. To wracając jeszcze tak może do tego tematu, od którego zaczęliśmy, o tym wypaleniu. Powiedz mi, co byś radziła, jak to już przeszłaś, bo myślę, że już jesteś na takim, zresztą rozmawialiśmy też na Parlamencie Młodych, że przeszłaś to już tak pozytywnie, że wracasz, że tak powiem, do życia politycznego. To co byś radziła właśnie szczególnie młodym osobom, ale nie tylko, bo to nie tylko młodzi mają problemy, też mają ten problem z wypaleniem parlamentarnym, czy ogólnie gdzieś tam działania, patrząc chociażby na Jarosława Gowina, przecież to stary wyjadacz polityczny, a jednak co by o nim nie powiedzieć, jaką miał przeszłość, to jednak trzeba mu współczuć i trzeba przyznać, że ciężkie gdzieś tam chwilę przeżył po tym, jak aparat pisowski próbował go, że tak powiem, wyrzucić, wypluć. Prawie się to udało. To co byś radziła takim osobom? Czy to zaangażowanym stricte politycznie, czyli właśnie chcącym startować w wyborach, działających w młodzieżówkach, czy już w partii politycznej, ale też nawet takim, którzy po prostu działają na rzecz demokracji i chcą tej demokracji utrzymać, ale nie widzą się gdzieś tam w Sejmie, ale i tak mimo wszystko mieli tej kampanii, tego, że tak powiem, tego działania aktywistycznego dosyć. Ja od siebie mogę właśnie z perspektywy czasu. Żałuję tego, że nie miałam do siebie tyle zrozumienia. Ja bardzo, jak już weszłam w ten świat aktywizmu, polityki, bardzo chciałam dużo naraz, bardzo dużo. A ja właśnie byłam w okresie, gdzie jednocześnie miałam szkołę, gdzie jednocześnie miałam jakieś sprawy prywatne po prostu. Tutaj jednocześnie polityka i ja tak naprawdę wolałam nie spać, gdzie powinniśmy spać minimum 7-8 godzin. Ja wolałam nie spać, a zrobić jakieś wydarzenie, przygotować się na te wydarzenie. Często robić to sama tak naprawdę i często było tak, że ja siedziałam po nocach i robiłam jakieś rzeczy sama. Więc wydaje mi się, że właśnie to jest największy sukces i największy punkt tego, żeby szybko się nie wypalić i nie popełnić tego błędu, co ja właśnie kiedyś, żeby mieć zrozumienie do tego, że nie trzeba wszystko naraz, że to nie trzeba tego tak łapać jak oddech, że tak powiem, na ostatnią chwilę, tylko można o wiele więcej tak naprawdę osiągnąć, robiąc rzeczy po kolei, tak na spokojnie dosyć. Ja rozumiem, że osoby, które na przykład wchodzą w tą politykę, w ten aktywizm, często to jest taki problem, że chcą jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Ja nie ukrywam, że mnie motywowało też to, że było o mnie głośno, że dostawałam bardzo dużo pochwał na ten temat, że słyszałam na każdym kroku praktycznie, że o Ewelina, ale super robota, że jesteś taka fajna, że zazdroszczę tobie i to mnie tak motywowało, ale z drugiej strony miałam poczucie, że ja muszę to zrobić, że ja naprawdę muszę nie spać, żeby spełnić oczekiwania często obcych osób i to jest okej. Motywacja od innych jest okej całkowicie, ale właśnie tutaj trzeba siebie nie zgubić, tu trzeba zrozumieć, że twoje zdrowie psychiczne i fizyczne, ale zwłaszcza psychiczne, bo tutaj często ono podupada w tej polityce, w tym aktywizmie, który nie ma co ukrywać, jest ciężkim chlebem, naprawdę ciężkim chlebem, powoduje, że trzeba tego większego zrozumienia. To naprawdę pierwsze, co mi się kojarzy i co mogę powiedzieć, że większe zrozumienie do siebie i też szacunek. Szacunek, bo jak ja rozmawiam z znajomymi, którzy działają właśnie i mówią, że ej Ewelina, ja nie śpię już ileś tam godzin, albo spałam godzinę, dwie, że praktycznie nie jem, bo robię to, robię tamto, to jak ja słyszę taką osobę, to ja mówię: Boże, proszę Ciebie, zadbaj o siebie. I tak samo bym powiedziała właśnie sobie w tamtym czasie, a właśnie tego nie zrobiłam, więc to. I też bym takim osobom, które zaczynają działać albo mają te właśnie wypalenie zawodowe, że tak powiem, bo tu nie ma co ukrywać, dużo osób w moim otoczeniu się śmieje z tego nazewnictwa, że ja to traktuję trochę jako zawód, ale nie ma co ukrywać, że właśnie to jest zawód, bo jednak poświęcam temu czas wolny, poświęcam na to finanse i wiele innych i tak naprawdę poniekąd też część życia na to poświęcam. Więc co bym jeszcze powiedziała tym osobom? Powiedziałabym, żeby... O Boże, uciekło mi słowo. Żeby właśnie podchodzić do tego na spokojnie. Nie śpieszyć się z tym. Całkowicie nie. I zrozumieć to, co się dzieje wokół. I też emocje innych, bo ludzie mogą na ciebie reagować wtedy negatywnie i pozytywnie. Bo ja na przykład miałam wielokrotnie sytuacje, gdzie mnie osoby atakowały, bo mnie kojarzyły. Już nie będę mówiła może, jak na mnie mówiły po niektóre osoby, ale no uwierz mi, że to nie były często pozytywne słowa, więc trzeba się liczyć, że są dwie strony. No więc właśnie, no bo to nie jest też tak łatwo, żeby to patrzeć gdzieś tam przez pryzmat tego, że każdy będzie nas akceptował, każdy będzie nas chwalił, no bo tak nie jest. I tak jak mówisz, ja zawsze wychodzę z założenia. I to nie ma znaczenia, czy to chodzi o politykę, dziennikarstwo, czy też nawet o studia. Ja zawsze będę wychodził z założenia, to też mam takie doświadczenie gdzieś tam. Tam, gdzie się uczysz najbardziej, ciśniesz, nie śpisz po nocach. Ja miałem tak, że w takich wypadkach najczęściej nie zdawałem, niż w takich sytuacjach, gdzie po prostu nie byłem pewien, nie wiedziałem, bałem się, że nie zdam, ale mówię, dobra, nie ma znaczenia, dobra, próbuję jakoś tak, uczyłem się do momentu tak gdzieś tej 22, 23 i spać, żeby się wyspać, żeby mieć świeżą głowę, to jest szansa, że coś w tym mózgu się zapisało, że tak powiem kolokwialnie, i że to wyjdzie w trakcie sprawdzianu, czy tam testu, czy kolokwium, czy egzaminu. Bo jeżeli się będziesz uczyć, jesteś niewyspany, to się gdzieś tam cofnie, że ty możesz nawet o tym czytać, ale ty nie wiesz, o czym czytasz, nie wiesz, co tam w ogóle było, zapominasz, mieszasz fakty, to nie ma żadnego sensu. I to jest tak samo właśnie, czy to jeśli chodzi o naukę, czy właśnie też o takie rzeczy. Bo ja mogę też powiedzieć z takiego doświadczenia, że lepiej się gdzieś wycofać na chwilę, gdzieś widzisz, że nie masz pola do popisu, bo jest taka sytuacja, taka polityczna nawet, że nie ma gdzie się przepchnąć. Lepiej przeczekać, lepiej sobie zarobić, lepiej żyć w swoim tempie, gdzieś tam łapać te kontakty, co prawda, komentować na Twitterze, na X-ie dzisiaj i mieć gdzieś tam ten podkład i później pomału wychodzić, zaznajamiać się z nowym otoczeniem, patrzeć na to Warto też czasami robić wbrew pozorom tego samemu, bo też patrząc na to, jak się dzieje czasami w grupach, no to jednak grupa potrafi najbardziej dopiec. I tu nie chodzi o to, żeby być indywidualistą, nie. Ale warto, jeżeli coś chce się samemu osiągnąć, to lepiej samemu do tego dojść, bo ktoś ci może powiedzieć, dobra, ja mam taką wizję, ty masz taką wizję i lepiej nie, bo każdy jest swoim indywiduum i każdy ma swoje gdzieś tam pole do tego, jak dojść do tego, do czego się chce dojść i na tym to polega. To więc prawda właśnie... I też tutaj rzucę takim hasłem, że też trzeba uważać na to, że tak powiem, żeby ktoś nie dopisał twojego sukcesu, bo niestety to też się bardzo często zdarza i no nie ukrywam, że z tego powodu też po części odeszłam, że to też było takim kawałkiem, tak. Więc właśnie, no bo to też jest tak, że niektórzy są karierowiczami i po prostu patrzą tylko, żeby się nachapać i to też jest błąd. Tutaj myślę, no bo wiem, że na listach też opozycyjnych znaleźli się tacy karierowicze, nie będę tu wymieniał z imienia i nazwiska, nie dostali się, chyba wszyscy się nie dostali, także mam nadzieję, że dostali tę trochę gorzką lekcję życia, że jednak... po prostu zobaczą, że nie na tym ta droga polega, bo właśnie te wybory pokazały, że tu się liczy właśnie autentyczność. Jeżeli jesteś autentyczny, jesteś autentyczna, to cię ludzie docenią, cię wybiorą. Nawet jeżeli jesteś mało znany, mało znana, to ludzie zobaczą, widzieli twój plakat, widzieli twój billboard, widzieli twoje wystąpienie na przykład w telewizji, w internecie, i że widzą, że jesteś autentyczny. Nie mówisz sloganami, nie walisz formułek, nie mówisz tego arogancko, tylko mówisz od serca, podchodzisz do kogoś, nie wiem, działasz aktywistycznie, tak, chociaż właśnie by ten poseł Lewicy z Sosnowca czy z Dąbrowy Górniczej obok swoich plakatów dawał zdjęcia psów. że adoptuj tego psa. Tak. I to była świetna kampania. To było super, to było coś dobrego naprawdę, nie? Powiem szczerze, że jak ja to zobaczyłem, mówię sobie, no kurde, fajny facet, fajnie wymyślił kampanię, robi coś z sensem i fajnie, że jednak to może gdzieś tam zaplusować, no i zaplusowało, bo został posłem. Na tym to powinno polegać, bo już twierdzę, że akcję tego, że oddajesz swój plakat czy billboard do schroniska, czy teraz mówią, że też do Ukrainy wysyłają też jako tam jakieś tam rzeczy, no to już się przyjęło, to jest oczywiste i tak jak chyba to Paulina Filipowicz... Nic nowego to nie jest, nie ma co ukrywać, ale to nie jest nic nowego. Tak, i to teraz nie pamiętam, czy Maria Januszczyk, czy Paulina Filipowicz skomentowały, że no jacyś tam politycy mówili, że oni się chwalą, że oni oddają, że są tacy wspaniałomyślni właśnie, że oddają te billboardy. No nie, no bo to było nowatorskie może, nie wiem, w kampanii 2011-2015, ale nie w 2023 roku. I to właśnie powinno chyba zastanowić tych szczególnie młodych na kreatywność, że jest wiadomo, że są ograniczone kasy, jest kasa na kampanię ograniczona, bo dostają najwięcej jedynki, dwójki, ci te ostatnie miejsca, albo ci, którzy już są posłami, ale za niewielkie pieniądze też można być kreatywnym. I to właśnie pokazał ten właśnie poseł Lewicy z Sosnowca, że naprawdę za niewielki nakład można jeszcze komuś nie dość, że pomóc, jak tym psom, bo być może wiele psów dostało nowy dom, ale że właśnie być kreatywnym, że jest pewien schemat, jest ten billboard, jest schemat tego, jak wyglądał billboard Lewicy, jak wyglądał jego billboard, ale wmieścił jeszcze na ten billboard kolejnego psiaka, który mógł dostać nowy dom. Więc tak powinno to się działać. Tak, i nie ma co ukrywać, że dla tej osoby, co kandydowała, co właśnie zrobiła te billboardy, to zrobiła sobie dobry PR. I to też jest okej, nie? To też jest fajne, bo nie ma co ukrywać, ale jak ja przeglądałam TikToka, jak przeglądałam Facebooka, to ja praktycznie wszędzie miałam tego kandydata właśnie i ja nie... Pomimo tego, że to jest ta miejscowość, gdzie on kandydował, jest naprawdę bardzo daleko ode mnie, to ja... Bardzo byłam świadoma tego, że jest coś takiego robione, chociaż ile to jest kilometrów ode mnie, więc naprawdę czasami takimi rzeczami można bardzo dużo zrobić. Bardzo dużo, tak, to prawda. No więc właśnie, tym bardziej, że też obserwowałem nawet kampanie osób, które znam, gdzieś też były u mnie w programie. Niektórzy, albo nawet ci, którzy nie byli u mnie, ale obserwowałem to, że te kampanie były sztuczne, chociażby to, jak na przykład tam, nie wiem, była promocja, że, nie wiem, mówi to, nie wiem, Barbara Nowacka, czy nie wiem, czy na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska, czy Borys Budka, mówią, że ja tego kandydata znam, ja na tego kandydata bym głosował, ja będę dobrym kandydatem. Tak, 20 osobom. Tak, albo na przykład była rozmowa, że stoją dwie osoby i to już od samego początku to było po prostu tak sztuczne. Nie chcę mówić, bo to są naprawdę fajne osoby, w porządku osoby, te, które znam, lubię, cenię sobie jako też aktywiści, ale po prostu tam nie było tego pomysłu na kampanię. To było naprawdę takie sztampowe, takie jakbym to oglądał, nie wiem, tak jak były, to pamiętam billboardy jeszcze, 12 lat temu pamiętam, że u mnie na rodzinnej wsi było że jest billboard, jakiś tam polityk PiS-u i jest obok też zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego, że ja bym na tego kandydata głosował, że to jest poseł stąd, że głosujcie na niego, polecam Jarosław Kaczyński. I to już wtedy nie działało i to nawet na wsi. A co dopiero patrząc na to, jak to wygląda teraz w perspektywie rozwiniętych social mediów, że właśnie taka kampania działa. Przepraszam, że ci przerwę, ale przypomniał mi się przykład, nawet tutaj zerknęłam, jak dokładnie się nazywa ta osoba, bo nie byłam pewna, czy dobrze wymówię imię i nazwisko, ale nie wiem, czy kojarzysz Kacpra Parola. On w ostatnich wyborach samorządowych, to było w ostatnich, możesz mnie poprawić, bo nie jestem pewien na 100%, on zrobił coś takiego, że on dosłownie, z tego co pamiętam, to rowerkiem, na którym był taki mały billboard, że kandyduje, jeździł od domu do domu, od klatki do klatki i dosłownie spędził bardzo mnóstwo czasu na to, żeby dosłownie pukać od drzwi do drzwi i rozmawiać z tymi ludźmi osobiście. I to jakie jest super. I to jakie jest tak naprawdę z jednej strony proste, a z drugiej strony jakie to jest wręcz innowacyjne, bo ja słyszałam tylko o tej jednej osobie, która tak zrobiła. Może o dwóch, o drugiej nie jestem pewna, a naprawdę to nie jest coś takiego klasycznego. Do mnie nie zapukał, nie wiem, jakaś osoba, która kandydowała i powiedziała: ej, słuchaj, czy chcesz porozmawiać na ten temat? Czy możesz na przykład mnie wybrać, czy coś takiego? Nie było takiej sytuacji i nie znam nikogo, kto miał taką sytuację. Ja pracuję zdalnie z domu, więc rzadko kiedy wybywam akurat w trakcie, kiedy takie osoby mogłyby przyjść. Nie było nic takiego. tak jak mówię, że szczerze przyznaję, że nie pamiętam tej sytuacji, nie pamiętam tej kampanii jego, ale no fakt faktem, że są takie osoby i to się też ceni, bo tak powinno być. I też z drugiej strony, na przykład takie osoby, które też w ostatniej kadencji, mimo że PiS wygrał, z opozycji weszły do Sejmu po raz pierwszy, tak jak Franek Straczewski. Miał swoje za uszami, chociażby jakieś tam incydenty małe czy coś, ale mimo wszystko, wtedy startował z ostatniego miejsca, no nie oszukujmy się, dobrze biorący zaraz po pierwszym. Tak. I było mu łatwiej, chociaż miał gdzieś tam tę grupę i tak już swoich głosujących też, które w Poznaniu go znają, lubią. Sam na niego głosowałem. I teraz, patrząc 4 lata później, o tym jak działał, mimo że jako poseł opozycji nie miał zbyt wiele do gadania, nie oszukujmy się, ale to jak był ekspertem w tej swojej dziedzinie, czyli zbiorów i tak dalej, też sposób prowadzenia kampanii, sposób prowadzenia social mediów, trochę odrębny od całego KO, pozwoliło mu zebrać pewną grupę osób, która i tak na niego zagłosowało, gdzie teraz był na 10. miejscu. Też dobrym, bo się mówi często, że 10 też zbierają dosyć dużo głosów, ale jednak nie aż tak jak 1, 2, 3 czy 10, czy ostatnie miejsce, że jednak zebrał te głosy i że naprawdę zrobił fenomenalny wynik, bo bodajże był chyba 3. albo 4. w Poznaniu, więc naprawdę, naprawdę to tylko pokazuje, też weryfikuje to, bo z tego co dobrze wiem, no szczególnie wśród pisowców, ci, którzy byli debiutantami w ostatniej kadencji Sejmu, no to wielu się nie dostało znowu. Chociażby w Lewicy przecież są rotacje, z tego co wiem, że tamte osoby, które na przykład weszły w tamtej kadencji Sejmu po raz pierwszy, to teraz zastąpiły je inne osoby, tak właśnie ten wspomniany przeze mnie od billboardów. Nie będę mówił mi nazwiska, bo szczerze powiedziawszy też nie będę tutaj patrzył, ale no wiemy wszyscy o kogo chodzi. I że po prostu... była pewna rotacja, jeśli chodzi o debiutantów. A taki Franek na przykład nie. Konsekwentnie działa w tym temacie, walczy o ten zbiór. Tak, bo dużo osób niestety myśli, że jak nie mam tego 1., 2., 3. miejsca na liście, to nie mam szans. Ale właśnie ten przykład, który podałeś, to jest właśnie dobry argument na to, że naprawdę ciężką pracą i tym, że się chce, bo no, do tego trzeba chęci, nie ma co ukrywać, można naprawdę wiele osiągnąć. I nawet z ostatniego miejsca można po jakimś czasie być jednym z pierwszych osób na liście. Tego trzeba właśnie chcieć. No i pokazywać, że coś się robi, no bo ja sama nie głosowałam w Olsztynie na osobę, którą nie znałam, której nie kojarzyłam, tylko właśnie zagłosowałam na działacza, który tutaj znam, działa i wiem na co go stać tak naprawdę, nie? I na przykład on też się nie dostał, mój szanowny znajomy nie dostał się, ale uważam, że i tak zasługują po prostu na ten jeden głos, nie? No więc właśnie, bo to jest to, że też tak gdzieś patrzę, chociażby po tym, jak dziękują młode osoby za te głosy i niezależnie, czy widzę, że to jest 20 000 głosów i się nie dostał ktoś, czy to jest 4–5 tysięcy, czy 2 tysiące, czy nawet ten 1500, to warto cieszy to na pewno fakt. Myślę, że gdybym sam kandydował, to nawet gdybym dostał w pierwszych swoich życiu wyborach 1500 głosów, czy nawet te 500, myślę, że gdyby to było 500, to tym bardziej podejrzewam, żebym każdemu z osobna, gdybym wiedział, znał ich dane, poszedłbym do domu i podziękował, uścisnął dłoń, bo to jest ważne, że jeżeli ufa tobie ktoś inny niż twój znajomy, bo mówię, nie patrząc na to, jeżeli twój znajomy na ciebie głosuje, no to jest jednak co innego, no bo wiadomo, że się znacie, że jest tak gdzieś tam, jest to pole sympatii. No co innego to jest, nie ma co ukrywać, nie? Że nie ma tej fachowości, jeżeli głosuje na ciebie, nie wiem, 500 czy 1000 osób, które cię nie znają, które tobie zaufały, mając do wyboru kandydatów z wyższych półek, z jedynek, będących kiedyś ministrami czy kogokolwiek, to pokazuje, że jednak warto działać, no bo jednak ktoś ci zaufał, że jesteś na tyle wiarygodny, że nie wywalasz stolika, nie przewrócasz stolika, tak jak to mówiła Konfederacja, ale że jednak ktoś ci ufa i że budujesz ten kapitał, że na przykład ta osoba powie, ja głosowałem na tego i tego, zobacz jego program, przeczyta i za 4 lata jak ktoś zagłosuje, w sumie 4 lata temu startował, teraz też miał fajną kampanię, znajomy mi polecił, w sumie jest sensowny, a zagłosuje w tych wyborach na niego i z tych 5 000 zrobi się 50 000 głosów. Tak, 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 tak. Dobrze, to już tak zmierzając pomału do końca, jakbyś tak miała ocenić tak na sam koniec, no bo to jest drugi odcinek po wyborach mojego programu, jak oceniasz w ogóle to, co się stało w Polsce? Jak się zmieniła Polska, że tak powiem, przez ten ostatni, może nie chcę powiedzieć tydzień, ale tak już gdzieś, gdzie było wiadomo, że raczej faktycznie taki wynik się wyklaruje, że PiS wygra wybory, ale nie będzie rządził, czyli tak podejrzewam 1,5-2 tygodnie, to jak się my jako Polacy, jak się Polska zmieniła? Jakie masz też nadzieje co do tego, o czym też już wspominaliśmy, jak to będzie wyglądało dalej? Jak się Polska zmieniła? Ja uważam, że żyje mi się przyjemniej. Był taki mini trend, nie wiem czy wśród twoich znajomych, ale jak ja wstałam następnego dnia po wyborach, to ja wszędzie na Instagramie, wszędzie na TikToku, na Facebooku miałam zdjęcia, nie wiem, za oknem i podpis "Żyjemy w nowej Polsce". I dosłownie tak się czułam i ja naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że doszliśmy do takiego momentu. Właśnie tak wspominaliśmy, jak ty sam wspomniałeś, że jednak te wybory są z największą frekwencją i to pokazuje, jak właśnie byliśmy zmęczeni tym wszystkim, więc ja mam naprawdę bardzo duże nadzieje i jestem pewna, że wiele osób również jest po prostu szczęśliwych. Póki co nic tak naprawdę się nie wydarzyło, że nie było nic specjalnego, no póki co patrzymy wszyscy, co się wydarzy, ale sam fakt, że mamy szansę, bo to jest tak naprawdę szansa, to jest tak naprawdę nadzieja. Nadzieję na to, że możemy żyć w innej Polsce, w innej rzeczywistości, powoduje, że nie wiem, mi na przykład jest lżej i naprawdę od tego tygodnia czuję, że jest lżej i ja nie czuję takiej presji, że ja muszę wszędzie patrzeć, co się dzieje złego, co kto powiedział, czy coś takiego, tylko czuję taki lekko relaks. Oczywiście nadal, tak mówię, patrzę, co się dzieje i tak dalej, ale to nie jest takim przerażeniem. To nie jest takim przerażeniem, że ja się boję, co zaraz ktoś odwali, tylko tak po prostu póki co czujesz spokój i wiem, że dużo osób też czuje. A na co mam nadzieję? Mam nadzieję na to, że summa summarum będzie po prostu dobrze, że właśnie dzięki rozmowom i kulturalnym kłótniom, że tak powiem, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale nazwę to kulturalnymi kłótniami, w opozycji da radę się dogadać. I na to liczę i ja jestem pewna, i ja to bym chciała podkreślić, że jestem pewna, że to jest dopiero początek tej dobrej naszej drogi. No to jest, mam nadzieję, że realna, dobra zmiana, nie tak jak w 2015 roku. Dobrze, Ewelino, bardzo ci dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również i dziękuję każdemu, kto to obejrzał. No miejmy nadzieję, że będzie tych osób jak najwięcej, że też wypromujemy ten odcinek. Moją gościnią była Ewelina Barbara Soroko, przewodnicząca Ostrej Zieleni w Olsztynie, przewodnicząca Partii Zieloni w Olsztynie, parlamentarzystka drugiej, piątej i teraz obecnej szóstej kadencji Parlamentu Młodych Rzeczpospolitej. Jeszcze raz ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. I też wracająca do polityki szeroko rozumianej, mam nadzieję, że naprawdę ci się uda, bo takich osób w polityce powinno być więcej, są takie osoby potrzebne, że naprawdę, żeby ta polityka się zmieniła nie tylko teraz w 23, 27 roku, ale trochę przekornie jak jest tytuł partii Szymona Hołowni Polska 2050, żeby i w tym 2050 roku, kiedy ja będę miał 53 lata, ty też będziesz koło 50, to żeby pokazać jednak, że ta polityka inna jest możliwa i że to będziemy, że jednak ta Polska czy ten świat będzie się zmieniał na lepsze, że będzie mniej kłótni i wojen. Mhm. Także życzę ci tego, żebyś naprawdę wytrwała w tym powrocie, żebyś jednak działała dalej, no i żebyśmy kiedyś, kiedy będziemy rozmawiać, to już będzie z pozycji kandydatki na posłankę, czy chociażby, nie wiem, za pół roku kandydatki na radną miejską. Także dziękuję, tego ci życzę. Ja od siebie mogę obiecać, że będę robić wszystko, żeby każdy o mnie słyszał. Oczywiście mam nadzieję, że tylko i w pozytywnym kontekście. No więc właśnie, no myślę, że tak powinno być. Także dziękuję ci. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za... Dziękuję. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Myślę, że raczej wracamy do tego, żeby będzie raz w tygodniu. Też mam jeszcze zaległy materiał z Parlamentu Młodych, który na pewno będzie opublikowany, no ale wiadomo, były wybory, więc też nie było za bardzo kiedy czasu i, że tak powiem, jakby mocy przerobowych, żeby to zmontować, ale myślę, że też z Parlamentu Młodych się pojawi te jeden, może dwa odcinki. I widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Oglądaj programy Naprawdę oraz Nieobiektywnie na wszystkich możliwych dostępnych źródłach, czy to YouTube, czy Spotify. Najnowsze odcinki programów Naprawdę w każdy poniedziałek o 19:30, a Nieobiektywnie we wtorek o godzinie 19:30. Czytaj bloga naprawdę.blog. Tam co tydzień nowe artykuły. Czytaj mnie na Twitterze, Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.